Szanowni Państwo, drugi dzień sierpnia 2022 roku. Niezmiernie miło mi powitać Państwa na obiekcie przystartowej 13 Centrum Sportu Rekord przed otwarciem, uroczystym otwarciem sezonu 2022-2023. No cóż, u progu nowego sezonu najważniejsze są życzenia i to, że wszyscy będziemy w Bielsku-Białej trzymać kciuki za rekord, za wszystkie klasy rozgrywkowe, wszystkie dyscypliny i za panie i za panów. Życzę, żeby nie było kontuzji, żeby plany były realizowane i żebyśmy mogli na koniec sezonu świętować wspaniałe zwycięstwo, medale i puchary. Bardzo na to liczę. Dziękuję bardzo. I trzymajmy kciuki. Drodzy Państwo, ja jako sponsor życzę Wam dużo bogatych, wiernych i oddanych sponsorów, żebyście mogli się, drodzy Państwo, rozwijać i zdobywać wszystko, o czym sobie tylko wymarzycie. A takie dodatkowe życzenia, tak jak dla sportowców to jest zawsze niezbywalnie ważne, zdrowia i tego, żebyście się tutaj na obiektach rekordu, w halach czy na boiskach rozwijali sportowo, mentalnie. Wszystkiego najlepszego w tym nowym sezonie 2022-2023. Dziękuję bardzo. Starą, dobrą tradycją imprez z gatunku otwarcia sezonu przez rekordzistów jest mecz futbolistów z futsalowcami. Po raz drugi przy znaczącym udziale naszych pierwszoligowych pań. Stąd obecność przedstawiciela sztabu trenerskiego pierwszoligowych rekordzistek Samuela Jani. Jak oceniłbyś widowisko futbolowe? No bardzo dobrze, na pewno. Dużo jakości, dużo pojedynków jeden na jeden. Myślę, że skauci, którzy byli obecni na stadionie przystartowej, zapisali parę nazwisk w notesach. Nie wiem, czy do końca wiedzieli, czy to drużyna futbolowa, czy futsalowa, ale na pewno się nie zawiedli przyjeżdżając tu. Okrasą tego spotkania były w mojej opinii potyczki między Karoliną Czyż a Sidim Kamarą. To była bez wątpienia ta para, na którą ludzie zgromadzeni przy stadionie, na stadionie przystartowej na pewno czekali. Fajnie, że mogliśmy zobaczyć nowych zawodników, nowe zawodniczki, nowego futsalistę, nowego starego futsalistę Janiego Korpele. Na pewno było dużo śmiechu, ale myślę, że wszyscy traktowali ten mecz poważnie, bo nagroda nie była mała. Symboliczna krata prezesa powędrowała do szatni futbolistów. Czy planowany jest zimowy rewanż na parkiecie? Wiem, że drużyna futsalowa, do której w tym sezonie dołączyłem, bardzo mocno czeka na to. Bardzo mocno liczy, że futboliści w końcu wpadną na halę i będzie możliwość rewanżowania się w warunkach na trochę mniejszym boisku. I mam nadzieję, że też przy udziale oczywiście naszych ekstraligowych i pierwszoligowych pań. Ekipa Rekord TV już wprasza się na te zawody. Zapraszamy bardzo serdecznie i mam nadzieję, że taki mecz się odbędzie.